zaskoczyła pana klęska reprezentacji Polski we wczorajszym meczu z Chorwacją? Oczywiście. Ja myślę, że dla wszystkich, dla nas to była taka duża niespodzianka. Wszyscy my myśleliśmy po zwycięstwie Французами, же на 99% Польская бенджи играла полуфинал, и шкода, только так могу мовить. По той порожце, dzisiaj рано зрезигновал с працы тренер нашей репрезентации Михаил Бидлер. Szukamy teraz następcy, bo za chwilę turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Pan do kiedy ma kontrakt z Federacją Węgierską? Ja mam do 31 stycznia następnego roku, do miesiąca świata we Francji. Czyli jeszcze cały rok. A czy gdyby pojawiła się taka propozycja, rozważyłby pan możliwość pracy w Polsce z naszą reprezentacją? Oczywiście, kiedy ja pracuję w Kielcach, gdzie mam 5-6 zawodników, jak Michał Jurecki, Lijewski, Bielecki, Ciszmal, oczywiście ja myślę, że to dla mnie no, najpierw była najlepsza możliwość pracować z reprezentacją Polski, ale mam szacunek do Biglera, wszystko co on zrobił i oczywiście chciałbym mu pożyczyć najlepszego. Jest taka możliwość, żeby Węgrzy chcieli rozwiązać na przykład kontrakt, gdyby dostał pan taką propozycję? Nie, no to powinniśmy rozmawiać najpierw z prezesem Związku Węgierskiego i potem tylko możemy patrzeć i myśleć na przyszłość. Ale nie wyklucza pan takiej możliwości z tego, co słyszę. Oczywiście, nie. Ja z pierwszego dnia, jak ja podpisałem kontrakt w Kielcach, mówiłem, że moim marzeniem było mieć możliwość pracować z reprezentacją polskiej. Panie trenerze, a gdyby Polska Federacja zdecydowała się na trenera polskiego, młodego, na dorobku? Pan pracuje w Polsce już jakiś czas, zna pan tych naszych młodych trenerów. Na kogo by pan postawił w takiej sytuacji? No, to ciężko powiedzieć, ale ja myślę, że między Piotrem Przybylskim, który grał w Bundeslidze i który teraz, ja myślę, super pracuje w Wrocławiu. Ja mam nadzieję, że to może być na przyszłość bardzo dobry trener.